czy masz odwagę powiedzieć żono? I stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie rozwiążemy wspólnie arkusz egzaminacyjny z WOS-u, z Wiedzy o Społeczeństwie. Poziom rozszerzony i od godziny 14 pojawiły się arkusze, 14.64. Postaramy się razem rozwiązać to. Nie przygotowywałem się do tego arkusza. Ostatni kontakt z WOS-em miałem w 2006, czyli 16 lat temu. Tak więc można powiedzieć, że będzie podejście uczciwe. Z tego co pamiętam, miałem później kontakt przez 4 lata, jest co prawda z prawem na studiach, ale zobaczymy, co będę w stanie z tego z wami rozwiązać. Egzamin z WOS-u zmienił się w ostatnich latach, ponieważ jak ja zdawałem w 2006, zdawało się język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wtedy jeszcze dwujęzyczny nie był możliwy, teraz jest. Natomiast zdawało się jeszcze przedmiot do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, przy czym jeżeli się zdawało rozszerzony, to najpierw się zdawało arkusz podstawowy przez 120 minut, a później miał się, po przerwie był arkusz rozszerzony 180 minut i trzeba było mieć 30% z arkusza podstawowego, żeby zdać. W tej chwili się to zmieniło, ponieważ wróciłem matematykę na maturę, więc jest język polski, wymagane 30% na podstawie, język obcy nowożytny 30% na podstawie, wymagane do zdania, dla chętnych rozszerzony lub dwujęzyczny. Matematyka, poziom podstawowy jest obowiązkowy, trzeba mieć 30%, żeby zdać. Natomiast czwarty przedmiot jest to przedmiot do wyboru, który zdaje się tylko na poziomie rozszerzonym, na podstawowym nie, tylko na rozszerzonym. Jeden arkusz się zdaje, nie ma arkusza podstawowego i ilość procent z tego egzaminu nie ma znaczenia, jeśli chodzi o zdanie matury. Można mieć nawet 0, byleby przyjść, się wpisać PESEL kod i można po prostu oddać czysty arkusz, dostać 0 punktów i będzie zdane, więc nie ma co się stresować WOS-em ani innym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym, jako przedmiot czwarty. To ale przejdźmy sobie i zobaczymy, co tu w trawie piszczy. Zadanie pierwsze. O typ relacji człowieka ze społeczeństwem. Człowiek tworzony bez reszty przez inne podmioty traci swą oryginalność i autonomiczność, swą odrębność i niezależność względem innych. Człowiek staje się odbiciem innych osób, tylko pośrednikiem reprezentującym rolę, jaką dana osoba powinna odgrywać. Człowiek jest podporządkowany społeczeństwu, jest egzemplarzem powielonym przez układy społeczne. Nie wyłamuje się z tych układów, ale przeciwnie, pragnie wtopić się w społeczeństwo. Jest to człowiek pozbawiony swojej indywidualności. I to jest typowa relacja konformistyczna. Dotąd jest zdanie. Zjawisko społeczne przeciwne do pisanego w tekście to B. Nonkonformizm. Zadanie drugie. O procesie w życiu społecznym. Jest to proces, który jest podstawowym kanałem przekazu kulturowego przez czasy i pokolenia. Należy więc to rozumieć jako trwający całe życie proces kształtowania ludzkich zachowań przez interakcje społeczne. Pozwala on jednostkom rozwijać się, wykorzystywać własny potencjał, uczyć i przystosowywać. Antoni Giddens, socjologia. Czytałem tę książkę. Moim zdaniem jest to proces socjalizacji, ale mogę się mylić. Zdanie trzecie. O jednym z zjawisk społecznych. Kiedyś Stany Zjednoczone słynęły jako kraj nieograniczonych możliwości, w którym bezustannie realizowano się karierę od prostytuta do milionera, a poszczególne rodziny dochodziły z łachmanów do fortun w ciągu zaledwie jednego pokolenia. Ale dzisiaj, jeśli urodziłeś się w rodzinie sytuującej się w najniższej 20% grupy dochodowej, dolny kwintyl, masz zaledwie 5% szansę na przedostanie się do górnego kwintyla, jeżeli nie zdobędziesz po drodze wyższego wykształcenia. Podaj nazwę typu ruchliwości społecznej, której dotyczy podkreślony fragment tekstu. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam w tej chwili tego. Na podstawie tekstu podaj argument i kontrargument do tezy: współcześnie w USA występuje zjawisko dziedziczenia pozycji społecznej.
No, argument jest taki, że obecnie możliwość awansu społecznego jest mniej więcej w zakresie jednej klasy, czyli z klasy średniej do średniej wyższej, albo z średniej wyższej do tej najwyższej, albo z klasy niższej, czyli tak zwanej klasy pracującej, do klasy niższej średniej, do lower middle class. Wynika to z tego, że obecnie różnice dochodowe między klasami są bardzo duże, a nie jest tak jak wcześniej, że wystarczyło mieć jakieś specjalne umiejętności albo smyk do interesów, aby rozwinąć bardzo szybko, bardzo duży biznes, tak jak na przykład duże firmy typu Hilton i tak dalej. Więc wtedy można było mieć pomysł i to bardzo szybko rozwinąć do bardzo dużej firmy. W tej chwili, ponieważ jest rynek high-tech, były pewne zmiany. Na przykład przedsiębiorstwa włókiennicze w tej chwili są przeniesione do Bangladeszu, do Indii. Centra logistyczne też są w Indiach, w Chinach. Indie i Chiny właśnie zdominowały rynek tych właśnie prac wykonawczych najniższych. W USA mamy bardziej rynek high-tech. Do rynku high-tech musisz mieć odpowiednią wiedzę techniczną. No nie da się pracować jako programista, nie znając się na komputerach. No, nie da się stworzyć firmy technologicznej bez znajomości technologii, więc pewne zasoby wiedzy są potrzebne, których nie da się zdobyć w bardzo szybki sposób. No ale kontrargument może być taki, że jeżeli posiadasz bardzo innowacyjny produkt, tak jak na przykład cała firma Elona Muska, Tesla, SpaceX, Starlink, no wszystko. Te właśnie bardzo innowacyjne rzeczy w tej chwili są w stanie przebić tą właśnie ścianę, ten właśnie niewidzialny sufit i spowodować bardzo szybki awans społeczny. Jednak dotyczy to przede wszystkim wysokich technologii i bardzo dużej innowacyjności. Mam pytanie czwarte. Mapa administracyjna Polski z gminami, w których wprowadzono język pomocniczy. 1. W gminach oznaczonych na mapie literami A i C językiem pomocniczym jest język białoruski. No to jest fałsz, ponieważ język białoruski jest językiem wymierającym i nawet na Białorusi język białoruski nie jest używany przez większość osób. Język białoruski jest używany przez osoby starsze na wioskach na Białorusi, natomiast przez osoby młodsze na wioskach oraz przez osoby w każdym wieku w mieście. Językiem urzędowym jest język rosyjski. Język białoruski jest językiem takim nie pomocniczym, tylko wymierającym. Na Ukrainie, gdzie zachód Ukrainy mówił po ukraińsku, wschód mówił po rosyjsku, jest inaczej. Jednak na Białorusi język białoruski jest wymierającym. Należy też pamiętać, że przez wiele lat językiem głównym, zarówno w Związku Radzieckim, jak i w państwach satelickich, w Imperium Zewnętrznym, językiem głównym był język rosyjski. I nie tylko w ZSRR, ale także w Czechosłowacji, w NRD. A języki lokalne typu niemiecki, polski, czeski, słowacki, czy języki takie jak ukraiński, białoruski, litewski, to były języki republiki i one miały dużo niższe znaczenie. Czyli tu będzie fałsz. Drugie. Gminy, w których językiem pomocniczym jest język regionalny w rozumieniu prawodawstwa polskiego, oznaczono na mapie literą B. Tak, to jest prawda i to jest język kaszubski. Trzecie. Gminy, w których językiem pomocniczym jest język mniejszości etnicznej, w rozumieniu prawodawstwa polskiego oznaczono na mapie literą D. To też jest prawda, to jest język śląski. Zadanie piąte. O jednym z zjawisk społecznych. O trzecim sektorze w sposób uzasadniony można mówić dopiero wówczas, gdy organizacje podejmują swą aktywność świadomie, zdając sobie sprawę z udziału w misji na rzecz podnoszenia jakości życia poszczególnych ludzi i społeczeństwa jako całości. Do instytucji funkcjonujących w sektorze, które dotyczy tekstu, nie zalicza się A. fundacji, B. izb rzemieślniczych, C. spółek Skarbu Państwa, D. stowarzyszeń działkowców. Trudne pytanie.
Moim zdaniem spółek Skarbu Państwa, ponieważ jest to twór wyjątkowo sztuczny, ponieważ przedsiębiorstwa państwowe podczas gdzie państwo chciało zachować po zmianie ustrojowej w 1989 roku nadal własność, ale trzeba było to jakoś usystematyzować prawnie w ramach nowego porządku, zostały przekształcone w jednoosobowe spółki kapitałowe prawa handlowego, spółki Skarbu Państwa. Czyli to jest spółka, która jest spółką akcyjną, czasami z o.o., ale głównie akcyjną, gdzie jedynym właścicielem jest Skarb Państwa. Czyli po prostu z przedsiębiorstwa państwowego, które uległo podziałom, stworzono spółki Skarbu Państwa i następnie poprzez sprzedaż akcji następuje ich prywatyzacja. Jednak nie jest to żadna organizacja, która by wpływała na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W żadnym wypadku. Jest to po prostu spółka kapitałowa prawa handlowego. Zadanie szóste, wykres. Odpowiedź na pytanie, która z poniższych opinii jest bliższa Pana poglądom? I zielone to jest ludzie tacy jak ja, działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta. I różowe, ludzie tacy jak ja, nawet działając wspólnie z nimi, nie są w stanie pomóc potrzebującym ani rozwiązać problemów swojego środowiska, osiedli, wsi lub miasta. Białe trudno powiedzieć. I widzimy, że właśnie podejście to zielone w ciągu lat się powiększało, a te różowe zmniejszało. Sformułuj wniosek dotyczący tendencji zmian w opiniach społeczeństwa polskiego wobec przedstawionej kwestii. Odpowiedź uzasadnij, przytaczając dane z wykresu. Otóż wykres przedstawia zmiany w postaci tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, gdzie ludzie zaczynają brać władzę w swoje ręce i wspólnie tworzyć środowisko lokalne, gdzie lokalne społeczności zaczynają w dużej mierze działać, decydować. Duży wpływ na to ma ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym i samorządzie województwa, która wprowadziła bezpośrednie wybory oraz ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miast, która powoduje, że zarówno organy prawodawcze typu rada gminy, powiatu, samorządu, województwa są wybierane w wyborach powszechnych oraz organ wykonawczy gminy, czyli WBP jest wybierany powszechnie, przez co realizuje się właśnie demokracja na poziomie lokalnym. Do tego budżety obywatelskie, do tego większa współpraca między ludźmi oraz migracje, głównie migracje międzynarodowe, wyjazd obywateli polskich na zachód oraz przyjazd osób z Białorusi, z Ukrainy oraz z innych państw postsowieckich, którzy tworzą swoje małe społeczności po przyjeździe, dzięki czemu ludzie zaczynają czuć, że mają na coś w końcu wpływ. Tabela 1, zadanie 7. Ocena pracy wójta, burmistrza, prezydenta miasta. No i tutaj mamy tak. Na wsi najwięcej osób ocenia dobrze WBP. Natomiast w dużych miastach jest już spadek. No, tabela 2. Ocena pracy Rady Miasta Gminy. I tutaj też właśnie. Czym większe miasto, tym gorzej. Z tym wyjątkiem, że tutaj w miastach do 20 tysięcy jest nieprzewidziany spadek. Na podstawie danych z ocen prawdziwości podanych zdań. Najbardziej krytyczni w ocenie pracy jednoosobowych organów samorządowych są mieszkańcy największych miast. Tak, prawda? Ankietowani z miast liczących 20 do 100 tysięcy wyżej oceniają pracę organów stanowiących niż organów wykonawczych. Organ stanowiący to jest Rada Gminy, Miasta, Samorządu Województwa, a organ wykonawczy to jest WBP albo zarząd powiatu i gminy. Zarząd powiatu i województwa. Marszałek. I teraz tutaj mamy tak. 20. Tu mamy 64, a tu mamy 69.
Czy wyżej oceniają stanowiących? Tak, bo 69% to 64%, to też jest prawda. Trzecie, pozytywna ocena pracy Rady Miejskiej w miastach powyżej 100 tysięcy jest o 4% niższa od oceny na wsi. Rady Miejskie powyżej 100 tysięcy, 62, tu jest 66, 4% niższe. Tak, to też jest prawda. Kwietniowa reklama, zadanie 8. 1% dla Marcelka. Odnosząc się do zasad rozliczeń podatkowych obowiązujących w RP, wyjaśnij, o jakie działania apelują autorzy reklamy. W Rzeczypospolitej Polskiej każda osoba opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prywatnych, czyli podatkiem od osób fizycznych, czyli podatkiem PIT, może przekazać 1% należnego podatku na wybrany cel społeczny. I w tym celu należy podać nazwę organizacji oraz numer KRS tej organizacji. Ponieważ nie powoduje to żadnego kosztu dla obywateli, a ten 1% w innym przypadku byłby wydatkowany przez państwo i przekazany losowo. Tutaj właśnie organizacja pożytku publicznego apeluje, aby ludzie przekazywali ten 1% akurat im na cel społeczny, jakim jest pomoc dla osób, które mają właśnie problem, wady genetyczne. Zdanie 9. Opozycji lub interesów z szarej strefy. W państwie częściowo zawłaszczonym nieformalne grupy interesów działają w szarej strefie, korzystają z usług aktorów państwowych, którzy zostali skorumpowani. W przypadku państwa klanowego wspomniane grupy interesów, zwane klanami, zarządzają państwem jako aktorzy polityczni. Trudno zatem rozdzielić klan i państwo, politykę i gospodarkę, więc klany uzyskują znaczną bezkarność. Pytania. Podaj podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu opisanych w trakcie nieformalnych grup interesów działających w szarej strefie w obu typach państw. Podobieństwa, duży wpływ grup interesów oraz biznesu na prawodawstwo i politykę. Różnice w państwie częściowo zawłaszczonym. Grupy interesów pozostają ukryte i poprzez lobbying wpływają na polityków. Natomiast a w państwie klanowym sam właśnie biznes już podejmuje działalności polityczne. Zdanie 10. Fragmenty fotografii paragonów. Uzupełnij tekst. Na paragonach została zawarta informacja o podatku. To jest podatek VAT, Value Added Tax. W USA nazywany sales tax. W Europie mówimy o nim VAT, a w USA o nim mówimy sales tax. A jego podstawowa stawka została ujęta na paragonie numer 3, ponieważ standardową stawką podatku w Polsce VAT jest 23%, w Niemczech 19%, a stawki z paragonu numer 2 8% i z pierwszego 5% to są stawki preferencyjne do określonych produktów. Jest jeszcze stawka zerowa. Zadanie 11. Informacja z karty do głosowania w wyborach. Znajdź kandydata, na którego chcesz zagłosować. Postaw znak X w klasie wyłącznie przy nazwisku tego kandydata. Jeśli postawisz znak X przy więcej niż jednym, twój głos będzie nieważny. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kartki. Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy właściwych organów władzy w RP, wybieranych w wyborach większościowych, w których na karcie do głosowania mogłaby zostać zamieszczona powyższa informacja. Wybory większościowe to są wybory, gdzie podział głosów jest przy użyciu metody Donta, Saint-Léger albo Niemeyera i różnić. To są proporcjonalne, są niewielkościowe, to są proporcjonalne. Kiedy są to jedną z tych trzech, to się stosuje Donta, Saint-Léger albo Niemeyera. To są wybory proporcjonalne, a wybory większościowe to są, kiedy się głosuje nie na partię, tylko na konkretnego kandydata.
i organem centralnym, gdzie to mogłoby być, organ wykonawczy to będzie prezydent RP, a organ prawodawczy, czy to będzie Senat, ponieważ w Sejmie mamy wybory proporcjonalne, a nie większościowe. Czyli to będzie Senat RP. A w organach samorządowych organem wykonawczym będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta, WBP, a organem prawodawczym będzie na przykład Rada Gminy, Rada Powiatu. Zdanie 12. Tabele. Wybrane wyniki wyborów do Sejmu RP z drugiej dekady XXI wieku. Uwzględniono ugrupowania, które otrzymały ponad 5% głosów. I teraz 12.1. Na podstawie tabel sformułuję argumenty i kontrargumenty do tezy. Polski system partyjny jest stabilny. Kurde, bo gdzieś mi się muszę to powiększyć, bo nie bardzo widzę. Dobra. Jest stabilny. To argument ze stabilnością jest, że w wyborach w ostatnim okresie konkurują wobec siebie dwie partie, to jest PiS i PO, i pozostałe partie mają dużo niższe poparcie. A to argument jest taki, że system jest wielopartyjny i każda partia może wygrać. Kwestią jest poparcie. Właśnie dwa. Dlaczego w wyborach, w których wyniki zaprezentowano jako ostatnie, nie przyznano mandatów w Sejmie RP jednemu z ugrupowań? To wynika z tego, że wybory do Sejmu są wyborami proporcjonalnymi. Obecnie do podziału głosów używa się metody Donta. Jednak są jeszcze dwie inne metody. Jest to metoda Sandlerze i metoda Niemeyera, które mają zastosowanie odpowiednio w przypadku Bundestagu i Parlamentu Europejskiego. A metoda Donta właśnie ta spowodowała. Zdanie 13. Formy demokracji bezpośredniej. Informacja pierwsza. Obywatele mogą zgłosić projekt ustawy. Druga. Obywatele mają prawo do zablokowania wykonywania kwestionowanej przez nich ustawy. Trzecia. Grupa wyborców może żądać usunięcia ze stanowisk urzędników pochodzących z wyborów powszechnych, a dymisję żądają obywatele w głosowaniu. Trzeba się jeden podać nazwę. Sorry. Podaję nazwę formy demokracji bezpośredniej, która jest stosowana w RP na szczeblu centralnym oraz numer informacji o niej. To będzie numer 1 i to będzie prawo do wnoszenia obywatelskich projektów ustawy. Podaj 13.2. Podaj nazwę demokracji bezpośredniej, która jest stosowana w RP na szczeblu lokalnym oraz numer informacji. I to będzie informacja trzecia. I to jest możliwość odwołania organu wykonawczego gminy lub miasta na prawach powiatów poprzez referendum lokalne. Idziemy dalej. Fragment mapy politycznej Europy. O państwa w Europie. Opis A. To unitarne państwo jest republiką, w której głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych, a parlament jest dwuizbowy, składa się z Zgromadzenia Narodowego i Senatu. B. To federalne państwo jest monarchią, w której głowa państwa jest król z dynastii Sasto-Tobruszczo-Dautajskiej, a parlament jest dwuizbowy, Izba Deputowanych i Senat. C.
to federalne państwo jest republiką, królowa państwa jest prezydent wybrany w wyborach pośrednich przez instytucję złożoną z parlamentarzystów, a funkcję legislacyjną pełnią parlament związkowy i rada związkowa. No i tutaj mamy unitarne państwo, które jest republiką, to tutaj będzie Francja. Opis B. Monarchia, to będzie z dynastii właśnie, gdzie jest Senat, to będzie Belgia, ponieważ w Wielkiej Brytanii mamy Izbę Gmin, Izbę Lordów, a tu mamy Izbę Deputowanych i Senat, i to oboje są monarchiami, to będzie, dlatego będzie Belgia, i tam jest, nie jest król Belgii, tylko król Belgów. Opisze, to federalne państwo jest republiką, i tutaj mamy Konfederację Szwajcarii, w mojej ocenie. Zdanie 15. O typie systemu politycznego. Ten system rządów opiera się na zasadzie uznającej, iż naczelną rolę w państwie winien pełnić parlament jako jedyna polityczna reprezentacja obywateli. Supremacja parlamentu. Jest zatem widoczna w każdym elemencie życia polityczno-ustrojowego. Cech tego systemu rządów należą też zależność polityczna rządu od parlamentu, brak prerogatyw politycznych ze strony głowy państwa. Znanym współcześnie przykładem państwa o takim systemie jest Szwajcaria. System polityczny opisany w tekście to system parlamentarno-prezydencki. Nie, parlamentarno-komitetowy, parlamentarno gabinetowy prezydencki. Odpowiedź C. Parlamentarno-gabinetowy. 15.2. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeżeli prawdziwe lub F, jeśli właściwe. 1. W systemie politycznym opisanym w tekście parlament może być bikameralny. To prawda. W Szwajcarii prezydent wchodzi w skład udanego organu wykonawczego. Chyba nie. Nieprawda. Opisane w tekście relacje między organami prawodawczymi a wykonawczymi są zgodne z Montesquieu-szowską zasadą podziału władzy. Tak. Tak, to prawda. Relacje między systemem, czyli to jest system parlamentarno-gabinetowy, kanclerski, prezydencki, no to są kwestie już wtórne podziału władzy między władzę wykonawczą a ustawodawczą, ale podział istnieje. To nie jest monarchia. To jest system, to są republiki wszystko. Zdanie 16. Przepisy prawne z Konstytucji RP. 158.1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek wskazujący imienie kandydata na prezesa Rady Ministrów. 159.2. Prezydent RP odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Uzupełni tekst. Rozwiązanie przyjęte w artykule nosi nazwę. Konstruktywnego wotum nieufności. Jego pierwowzór występuje także w systemie politycznym jednego z sąsiadów Polski w, to będzie chyba w Niemczech, jestem, oba przytoczone przepisy prawne dotyczą politycznej odpowiedzialności Rady Ministrów lub jej członków. Zdanie 17. Przepisy prawne artykułu 235 Konstytucji RP. Ustawa o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału 1, 2 lub 12, czyli o Rzeczypospolitej, Prawa i Wolności i zmiana Konstytucji, podmioty określone w ustępie 1 mogą zażądać w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat przeprowadzenia referendum zatwierdzającego.
No i punkt siódmy. Po zakończeniu postępowania określonego w ustępie 4 i 6 marszałek Sejmu przedstawia prezydentowi RP uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie. Porównaj możliwe działania prezydenta RP w sytuacji, które dotyczą przytoczone przepisy prawne oraz w sytuacji przygotowania ustawy zwykłej. Sformułuj dwa podobieństwa i dwie różnice. Działania prezydenta RP. No słuchajcie, tu jest tak. Podobieństwo jest takie, że zarówno przy ustawie o zmianie konstytucji, jak i przy ustawie zwykłej prezydent może podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie. Przy ustawie zwykłej prezydent ma trzy możliwości: podpisanie ustawy, zawetowanie, wtedy ona wraca do Sejmu, lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj mamy sytuację. Sytuacja jest taka, że jeżeli zawetuje, wróci do Sejmu, Sejm odrzuci weto prezydenckie, wtedy wraca do prezydenta, który ma już tylko dwie możliwości: podpisanie albo skierowanie do Trybunału. Jeżeli skieruje do Trybunału, Trybunał uzna za zgodną, wtedy wraca znowu do prezydenta i musi podpisać. Jeżeli by przy ustawie zwykłej najpierw skierował do Trybunału, wróciłoby jako zgodne, zostają mu wtedy dwie możliwości: podpisanie albo zawetowanie. Jeżeli zawetuje, a Sejm odrzuci weto, to musi podpisać. Ale na wstępie, przy pierwszym podejściu do tej ustawy, ma trzy możliwości. Jak mówiłem, podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału. Natomiast przy ustawie o zmianie Konstytucji, jeżeli są spełnione warunki właśnie artykułu 235 ust. 4 i 6, to prezydent nie może zawetować i nie może skierować do Trybunału. Prezydent musi podpisać. Przy czym na podstawie przepisów unijnych uznaje się, że przysługuje mu jeszcze jedna możliwość, zarówno przy ustawie zwykłej, jak i przy zmianie konstytucji. Przysługuje mu prawo zadania pytania prejudycjalnego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Tak to wygląda. Czyli tam zamiast trzech możliwości mamy cztery, a tu mamy dwie. Tak naprawdę, chociaż ja bym o tym ETS-ie nie pisał tutaj na maturze, bo o ile na egzaminie z prawa to prawnicy będą wiedzieli, o co chodzi, o tyle tutaj egzaminator niekoniecznie musi się na tym, na prawie Unii Europejskiej, znać. Jedziemy dalej. Zadanie 18. Nazwy wybranych aktów prawnych będących źródłami prawa w RP. 1. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ogłoszenia wykazu kąpielisk. 2. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy i ustawy o OSW. 3. Rozporządzenie Rady Ministra w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu. 4. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Uzupełni tekst. Jedyny akt prawny spośród zaprezentowanych, który nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP, to akt o nazwie oznaczonej numerem. Jeden. Uchwały Rady Miejskiej nie są opublikowane w Dzienniku Ustaw, są publikowane w Monitorze Polskim. Ustawy są publikowane w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenia. Traktat z Lizbony jest publikowany najpierw w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a później w Dziennikach Ustaw wszystkich państw członkowskich. Natomiast jedyny akt wykonawczy to akt o nazwie określonej numerem 3. To jest rozporządzenie do ustawy na podstawie upoważnienia ustawowego i w jego zakresie. Zadanie 19. Przepisy prawne z Konstytucji RP dotyczące organów władzy sądowniczej. Instytucja pierwsza. Sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Stwierdza ważność wyborów do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowego i wyboru prezydenta.
Instytucja 2. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybranych przez Sejm spoza grona posłów na czas kadencji Sejmu. Odpowiedzialność rozsyna przez ponoszą prezydent, prezes Rady Ministrów, członków Rady Ministrów. To jest odpowiedzialność konstytucyjną. Instytucja trzecia. Orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją. Orzeka w spory kompetencyjne między centralnymi i konstytucyjnymi organami państwa. Do przepisów dopisz nazwę tej instytucji. W przypadku pierwszego sprawuje nadzór nad działalnością sądów. No tutaj to może być trudne, ale stwierdza ważność wyborów. Tu powinno być podpowiedź dla Was. Stwierdza ważność wyborów, to będzie Sąd Najwyższy. Instytucja numer 2. Tutaj podpowiedzią będzie odpowiedzialność konstytucyjna. Przed nią ponoszą prezydent, prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów. To będzie Trybunał Stanu. Instytucja trzecia. Orzeka w sprawie zgodności ustaw z konstytucją. To będzie Trybunał Konstytucyjny. Idziemy dalej. Zdanie 20. O problemie z mieszkaniem. Marianna Macka zamieszkała w Mieściu Mazowieckim przy Żółtki 12, wynajęła Olafowi Oskiemu swoje mieszkanie znajdujące się w tym samym mieście przy ulicy Dworcowej 814. Z dniem 1 marca 2019 Olaf Oski płacił czynsz, leżąc z drugim miesięcznie płatny do 5 dnia każdego miesiąca, ustalony w umowie na kwotę 1500 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. 1 września odmówił on płacenia czynszu i opuszczenia lokalu. 13 grudnia 2019 wynajmująca wysłała do niego pismo przedprocesowe z wezwaniem do zapłaty. Najemca 31 grudnia opuścił lokal, ale nie uregulował zaległego czynszu. W związku z tym wynajmująca skierowała sprawę do sądu. Tutaj właściwość, pierwszą rzeczą jest ustalenie właściwości, czyli jaki sąd. Czyli, ale przeczytajmy sobie tutaj, jako wynajmująca uzupełni fragmenty pozów, wpisz nazwy sądu, wydziału, strony procesowej oraz liczbę, należy sformułuj uzasadnienie. Ponieważ to jest o zapłatę z tytułu umowy najmu, czyli będzie sąd rejonowy, właściwość miejscowa i rzeczowa. Właściwość rzeczowa to jest sąd rejonowy, a miejscowa ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego w Mieściu Mazowieckim, Wydział Cywilny. Powód Mariana Macka, pozwany Olaf Oski, wartość przedmiotu sporu. Ile nie płacił, czyli płacił przez 6 miesięcy. Ci zapłacił 1 marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia. 1 września nie zapłacił, 1 wrzesień, październik, listopad, grudzień. Przez 4 miesiące nie zapłacił, czyli 1500 razy 4. 6000 zł. Wartość sporu 6000 PLN. Pozew o zapłatę. Wnoszę o zasądzenie od pozwanego koszty zaległego czynszu w zależności od ustami za zwłokę. Przeprowadzenie rozprawy podczas nieobecności stron. Zasądzenie kosztów przypisanych. Uzasadnienie. W dniu 1 marca 2019 ja, Mariana Masta, wynajęłam Olafowi Oskiemu mieszkanie znajdujące się przy ulicy Dworcowej 814 w Mieściu Mazowieckim. Pozwany Olaf Oski został w umowie zobowiązany na zapłatę kwoty czynszu 1500 zł miesięcznie do dnia 5 każdego miesiąca. Pozwany płacił przez pierwsze 6 miesięcy, bla 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 bla. Po 6 miesiącach, 1 września 2019, odmówił dalszego płacenia czynszu, opuszczenia lokalu. Następnie 31 grudnia się wyprowadził, ale zaległości nie uregulował. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. Prosta sprawa.
z zakresu prawa cywilnego. Na prawie takie rzeczy się robi, pisze się na kolanie, na korytarzu. Zadanie 21. Przepisy prawne studiuje sobie obowiązującego w RP. Artykuł 96i. Mediator zapoznaje się ze stanami sprawy i ma prawo sporządzenia z nich notatek, kopii i odpisów, chyba że uczestnik mediacji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami. Mediacja nie jest jawna. Propozycje ugodowe, ujawnione fakty lub poświadczenia złożone w toku mediacji nie mogą być wykorzystane po złączeniu z wyjątkiem ustaleń zawartych w protokole przebiegu mediacji. 96k. Mediator prowadzi mediację, dążąc do próbowego rozwiązania sporu, w tym przez wspieranie uczestników w formowaniu przez nich propozycji ugodowych. Zaznacz, co jest prawdą na co dzień. Mediacja może być prowadzona zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i w ramach postępowania cywilnego. Fałsz. Mediacja może być postępowana w postępowaniu cywilnym, ten przepis dotyczy postępowania cywilnego, także w pewnym zakresie w postępowaniu karnym, ale w bardzo ograniczonym sposób, ale nie w administracyjnym. 2. Czyli tu będzie fałsz. Skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego jest równoznaczne z bezwarunkowym dopuszczeniem mediatora do sprawy. To jest też fałsz, ponieważ można w ciągu 7 dni wyrazić sprzeciw. Po sporządzeniu protokołu z przebiegu mediacji uczestnicy mogą ujawnić niezapisane w nim informacje pozostane w trakcie trwania mediacji. To też jest fałsz, ponieważ mediacja nie jest jawna. Odwołując się do przytoczonych przepisów prawnych, sformułuję argument uzasadniający twierdzenie, że opisana procedura jest korzystna dla obu stron postępowania. Mediacja ma za zadanie przede wszystkim doprowadzenie do szybszego zakończenia postępowania cywilnego. Przy postępowaniu o zapłatę postępowanie takie trwa zwykle bardzo długo. I tutaj dla powoda zaletą jest szybsze zakończenie postępowania, przy czym musi się dowiedzieć, że otrzyma niższą kwotę niż jego roszczenie. Natomiast dla pozwanego mediacja oznacza możliwość zaoszczędzenia, że będzie mógł zapłacić mniejszą kwotę niż to, jaką został pozwany, oraz że nie będzie musiał zwracać aż tylu kosztów sądowych i procesowych, te koszty będą mniejsze. Dobrze, idziemy dalej. Znaczy, na czym polega różnica między mediacją? Mediacja polega na próbie ustalenia przez niezależną osobę kompromisu między powodem a pozwanym, skrócenie postępowania oraz obniżenie kosztów. Arbitraż nie jest niezależny, powoduje, że tutaj jest po jednej ze stron właśnie jest arbiter. Zadanie 22. Przepisy prawne studiów obowiązujących w RP. Przepis pierwszy. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Przepis 2. Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator. Przepis 3. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Do każdego przepisu prawnego dopisz nazwę kodeksu, w którym został on zamieszczony. Przepis 1. To jest kodeksu karnego. To jest prawo karne materialne. Przepis 2. Jest to kodeks postępowania karnego. Przepis 3. Jest to kodeks cywilny, część ogólna. Zdanie 23. Test o prawach pozytywnych. Kategorie praw pozytywnych tworzą uprawnienia jednostki do uzyskiwania świadczeń na jej rzecz. Roszczenie to skierowane jest do społeczeństwa, które spłaca swój dług wobec jednostki za pośrednictwem państwa. Państwo wówczas ma obowiązek podejmowania działań na rzecz podziału wzrożonego dochodu narodowego, który umożliwiłby realizację prawa do świadczenia. Tak więc prawa tego rodzaju są prawami przez państwo. Przepisy prawne z konstytucji RP 41.1. Artykuł każdemu zapewnia się niedotykalność osobistą i wolność osobistą. 61.1 artykuł. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów publicznych. 68.1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 71. Każdy ma prawo do nauki. 77. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, która została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Uzupełnij tekst.
Prawa drugiej generacji, z której dotyczy treść, regulowano między innymi w artykule 41.1 i 77.1. 22 i 24. Fragment mapy politycznej Europy i Azji. Kolorem ciemnoszarym na mapie zaznaczono wszystkie państwa członkowskie, a inicjatywy środkowoeuropejskiej, b wspólnoty niepodległych państw, tu odpada, bo Włochy nie są członkiem WNP, ani Polska, ani Czech, ani Słowacja, ani państwa należące do Unii, to są państwa poradzieckie w WNP, c Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE, d Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. To będzie D. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu. Zdanie 25. Fragment Traktatu Międzynarodowego. Artykuł 5. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jednego lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich w ramach wykonywania prawa do indywidualnej i zbiorowej samoobrony udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej. Podaj nazwę, pełną polską nazwę organizacji międzynarodowej funkcjonującej na mocy traktatu, który przytoczono. Jest to NATO, czyli Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego. Zdanie 26. O zbrojeniach w Korei Północnej i ich konsekwencjach. Błędem jest określenie Kim Jong-una jako nieracjonalnego. Ma swój sposób działania, na swój sposób działa on racjonalnie. Kontynuowanie programu nuklearnego mogą utwierdzać do działania amerykańskie. W Libii po wyrzeczeniu się zbrojeń atomowych pułkownik Kaddafi został obalony w trakcie arabskiej wiosny, a następnie zabity. Ostatnia interwencja w Syrii, państwie nazywanym często upadłym, była znaczącą demonstracją USA. Tymczasem KRLD, czyli Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Korea Północna, zwana DPRK, Democratic People's Republic of Korea, dla odróżnienia od Korei Południowej, która jest Republic of Korea. Dysponuje piątą pod względem liczebności armią świata, 690 tysięcy żołnierzy. Jeżeli nie dojdzie do bezpośredniego starcia, najbardziej prawdopodobnym wariantem jest kontynuacja międzynarodowej presji na Pjongjang, stara nazwa Fenian, w celu zastopowania zbrojeń atomowych. Kluczem do przewidzenia może być reakcja Chin, choć wydaje się, że Pekin przez lata blokujący sankcje wobec KRLD, DPRK, dołączył do grona ich zwolenników. W listopadzie 2016 roku Rada Bezpieczeństwa o 60% obniżyła ilość węgla kamiennego z Korei Północnej możliwego do sprzedaży na rynku zagranicznym. Rada Bezpieczeństwa ONZ oczywiście. 26.1. Wybierz zdania, w których zawarte są wyłącznie fakty. Wpisz wyznaczone miejsce numeru, które masz do zdania. Fakty będą w trzecim, piątym, ósmym. Odnosząc się do definicji państwa i sytuacji z drugiej dekady XXI wieku, podaj argumenty potwierdzające informacje podkreślone w zdaniu czwartym tekstu. No tu mamy całą sytuację z Syrii, trzeba byłoby opisywać, to może przejdźmy dalej. Odnosząc się do zasad funkcjonowania ONZ, wyjaśnić wiązanie między zdaniem 7 a zdaniem 8 tekstu. Trudna do przewidzenia może być relacja Chin. Pekin blokował sankcje wobec KRLD. W listopadzie Rada Bezpieczeństwa 60% obniżyła ilość. Tutaj wynika z faktu, że Chiny są członkiem United Nations, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w Organizacji Narodów Zjednoczonych mamy Zgromadzenie Ogólne oraz Mniejszą Radę Bezpieczeństwa i zasady procedowania ONZ oznaczają, że pewne państwa w Radzie Bezpieczeństwa mogą zablokować pewne decyzje.
a nie 27. O konflikcie międzynarodowym. O konflikcie, który trwa od 1967 roku, nazywany jest efektem niezakończonego podziału. Stało się głośniej, ukazała się książka S. Huntingtona Zderzenie cywilizacji. Obszar, który dotyczy konflikt, jest nie tylko terenem konfrontacji dwóch wrogich sobie państw. Potencjalne skutki takiej konfrontacji mogą być katastrofalne dla społeczności międzynarodowej. Oba państwa dysponują bowiem bronią nuklearną. Obecnie obszar ten jest faktycznie podzielony, głównie między oba państwa znajdujące się w konflikcie. Mieszkańcy południowej części obszaru, który dotyczy konflikt, są ofiarami, a znaczna ich część jest secesji. Fragment mapy politycznej Azji, państwa w granicach uznających to faktycznie administrowane. Uzupełnij tekst. Konflikt opisany w tekście dotyczy historycznego obszaru na którym rozumieje ludność muzułmańska. Południowa część obszaru jest kontrolowana. Ludność jest część obszaru wspierana przez Państwo Północno-Zachodnią część prowincji. To Państwo Zachodnią. A powiem szczerze, że nie wiem, ponieważ tym konfliktem politycznym w Azji się nie interesowałem aż tak. Tym się tak nie interesowałem, więc tutaj niestety nie jestem w stanie pomóc. Zadanie 28. Fragmenty map politycznych Europy i Azji. Jasno szarym kolorem zaczyna państwa członkowskie wspólnot europejskich Unii. Chyba ciemno szarym. Czemu jasno szarym? Ciemno szarym zaznaczono. Mapa A. Taśma chronologiczna. Jednolity traktat europejski, traktat z Maastricht, traktat z Amsterdamu, traktat z Nicei, traktat z Lizbony. No tu mamy, pierwsze to mamy sytuację jeszcze sprzed 1989 roku, ponieważ mamy jeszcze podzielone Niemcy i mamy tutaj, ale też Skandynawia nie przyłączyła się do Unii, mamy jeszcze, nie mamy Czechosłowacja, nie jest podzielona na Czechy i Słowację, Jugosławia jest cała. Związek Sowiecki nie jest podzielony, tu mamy okres ten właśnie jeszcze zimnowojenny. Opa. Straciła w pierwszym numerze. Straciła swoją aktualność w okresie oznaczonym numerem. Mapa straciła swoją aktualność. Natomiast mapa B stała się aktualna w okresie oznaczonym numerem. Mapa A straciła swoją aktualność w okresie oznaczonym. Tu będzie po traktacie z Maastricht, ponieważ to jest 86 rok. A przed traktatem z Amsterdamu, ponieważ to jest 93 rok, o ile dobrze pamiętam. Czyli w obszarze w okresie z numerem 2. Natomiast mapa B stała się aktualna w okresie oznaczonym numerem 32. Natomiast tutaj już mamy po dołączeniu właśnie Polski i państw po 2004 roku, ale przed dołączeniem Bułgarii i Rumunii do Unii, czyli stała się aktualna w roku 2004. Traktat z Nicei to jest rok 2002, o ile pamiętam, ale przed 2004 na pewno. To było między 2001 a 2004, nie pamiętam dokładnie. Ale Lizbona to jest 2007, czyli to właśnie się numer 4. Zdanie 29. Przepisy prawne z traktatu o Unii Europejskiej. Przepisy dotyczące instytucji 1. Nadaje Unii impulsy niezbędne do rozwoju, określa kierunki priorytety polityczne. W skład tej instytucji wchodzą szefowie państw i rządów państw członkowskich, jak również jej przewodniczący. Instytucja 2. Wspiera główny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy, kontroluje budżet i zarządza programami, pełni funkcje koordynacyjne. Instytucja 3. Pełni wspólnie z parlamentem funkcję prawodawczą i budżetową, pełni funkcję politycznej koordynacji, w jej skład wchodzi jeden przedstawiciel szczebla straży do państwa członkowskiego. I tu mamy odpowiednio, mamy. Tu mamy dokładnie podział kompetencji pomiędzy Parlament Europejski, Radę Unii i Radę Unii Europejskiej. Jedziemy. Co my tu mamy? Rysunek satyryczny. Relacje międzynarodowe. Według J.U.D.S.A. Pierwsze mamy wychudzoną krowę, która ledwo daje troszeczkę mleka. Ledwo. A drugi mamy wielką, utłuczoną krowę, która
Piję mleko, proszę jeszcze wylewać i proszę się z tyłu karmi. Sformułuję argument tytułem argument wobec wizji współczesnych relacji międzynarodowych przedstawionej na rysunku satyrycznym. Przy czym na rysunku mamy biedną krowę, tu mamy Afrykę, a wielką krowę daje mleko i utrudzonego prosiaka. To już nie jest krowa, to jest prosie wielkie. USA i z Unię Europejską. No to tutaj mamy właśnie kwestię eksploatacji byłych kolonii, gdzie były kolonie były eksploatowane przez wiele lat właśnie w Afryce przez państwa kolonialne, Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię, Portugalię, no częściowo Niemcy, Belgię. Natomiast nadal tutaj jest ten rejon jest wyzyskiwany w inny sposób, bardziej w sposób turystyczno może inny sposób, a Zachód mamy mocno utuczony, który po prostu się pożywia z tym, co powoduje, że tam mamy bardzo wychudzenie społeczeństwa i wielką biedę w Afryce, a na Zachodzie mamy dobrobyt. Zdanie 31. Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie. Temat pierwszy. Charakteryzuje problem bezrobocia w RP w XXI wieku, uznając przyczynę tego zjawiska. Czynniki wpływające na zróżnicowanie jego poziomu, a także skutki tego zjawiska oraz politykę państwa wobec niego. W pracy wykorzystaj wszystkie zamieszczone materiały źródłowe. Stopa bezrobocia według płci i miejsca zamieszkania. Czyli mamy ciemną zieleń, mamy tutaj miasta, wieś. Zobaczmy w różnych kategorii. Z wykształceniem wyższym, średnim, z zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym podstawowym, wiek. Aha. 54. Utrwalenie przynoszę. O bezrobociu. Tabela 2. Odpływ. Stopa bezrobocia w określonych województwach. Tutaj wpływ na bezrobocie. Bezrobocie się pojawiło realnie w 1989 roku, ponieważ wcześniej bezrobocie było ukryte, ponieważ w poprzednim systemie nie istniało pojęcie bezrobocia, ponieważ wszyscy byli zatrudnieni, nawet jeżeli by nic nie robili. Po prostu państwo płaciło. Państwo płaciło ludziom zatrudnionym w przedsiębiorstwach państwowych, którzy nic nie robili i były tylko wydawano kasę za to, że oni nic nie robią. Później pojawiło się bezrobocie, na skutek restrukturyzacji trzeba było zmniejszyć poziom zatrudnienia, usunąć to zatrudnienie fikcyjne, sprawdzić, zwiększyć produktywność oraz to, żeby firmy faktycznie wyprodukowały towary. Towary były sprzedawane, więc byli potrzebni pracownicy, którzy pracują, a nie którzy siedzą i nic nie robią. Więc część została zwolniona. Dalej był duży przerost zatrudnienia. Trzeba było to zredukować. Do tego większa konkurencyjność. Bo po prostu osoby, które firmy musiały produkować to, co będzie kupowane, a nie to, co jest w planie produkcyjnym partii. Więc pojawiło się bardzo duże bezrobocie. Zaczęło ono się później zmniejszać poprzez wyjazd ludzi na zachód. Ta zmiana nastąpiła w 2004 roku, kiedy bardzo dużo osób, kiedy Polska weszła do Unii i wszyscy mogli wyjechać. Więc wszyscy, co chcieli pracować za lepsze pieniądze, mogli nagle wyjechać i nie musieli się ciśnić w tym sosie, w którym Polska się ciśniła między rokiem 89 a 2003. I widzimy tutaj właśnie też
na obszarach województw, tam gdzie były PGR-y, tam gdzie była ściana wschodnia oraz tam gdzie PGR-y, tam nagle pojawiło się bardzo duże bezrobocie, tam gdzie upadała także produkcja ciężka, ponieważ Polska przechodziła z kraju, który produkował przede wszystkim, gdzie dominował przemysł, na kraj, gdzie dominują usługi i nie wszyscy potrafili się przebranżowić. Temat drugi, porównaj ustrój polityczny USA z ustrojem politycznym Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę system partyjny w powiązaniu z systemem wyborczym, strukturę i funkcję parlamentu, pozycję ustrojową głowy państwa oraz model systemu politycznego. Więc w Stanach Zjednoczonych mamy w zasadzie system dwupartyjny. Partię konserwatywną, partię demokratyczną i partię republikańską. Sorry, konserwatywna to była w USA. W Wielkiej Brytanii była. W USA mamy demokratyczną i republikańską. Jednak są jeszcze mniejsze partie, które jednak nie mają większego znaczenia. Do tego pamiętajmy, że jest to państwo federalne, w którym najpierw są wybory do parlamentu, do władz krajowych, dopiero później są wybory prezydenckie, które są w systemie elektorskim. No i jest ustrój republikański, prezydencki, gdzie głową rządu jest prezydent. W Wielkiej Brytanii mamy monarchię parlamentarną, gdzie mamy monarchę, jednak który pełni funkcje wyłącznie reprezentacyjne, jednak odbywają się wybory, podział partii politycznej jest więcej, ponieważ mamy partię konserwatywną, partię pracy, liberalną demokrację i jeszcze tam kilka mniejszych partii. Wybory powszechne są do Izby Gmin, do niższej Izby Parlamentu. Izba wyższa jest Izbą arystokratyczną, Izbą Lordów. Partia, która wygrywa wybory, lider jest zapraszany, partia, która wygrała wybory przez królową i królowa powierza powołanie rządu liderowi partii politycznej, która wygrała wybory. On wtedy musi przedstawić królowej albo królowi propozycję gabinetu i królowa musi to zaakceptować przed zaprzysiężeniem. Tak więc mamy system, gdzie główną władzę wykonuje premier. Do tego różnica jest w konstytucji. W USA mamy konstytucję materialną, konstytucję spisaną, jest konstytucja też formalna, konstytucja formalna i materialna jednocześnie. Konstytucja formalna jest konstytucja w formie jednego aktu prawnego o nazwie konstytucja. Jest to konstytucja sztywna, niezmienna, która jest tylko zmieniana poprzez uchwalanie dodatkowych poprawek. Tak było m.in. z prohibicją, która jedną poprawką była wprowadzona, a następnie po kilku latach następną poprawką do konstytucji uchylona. W USA konstytucja zmienia się tylko i wyłącznie poprzez dodawanie kolejnych poprawek, więc żeby mieć akt prawny do dokonania jego wykładni, musimy mieć konstytucję USA, później na niej sobie po kolei wszystkie poprawki, jedna po drugiej, dopiero mamy akt, który jesteśmy w stanie podać wykładni. Przy czym jest on w zasadzie niezmienny. W Wielkiej Brytanii konstytucji jako jednego aktu prawnego nie ma, dlatego jest tam konstytucja materialna, składa się z wielu aktów prawnych oraz konstytucyjnej, które niektóre jest pamiętające nawet czasy średniowiecza. Różni się to m.in. sytuacją we Francji czy w Polsce, gdzie jest konstytucja formalna w formie jednego aktu, ale nie jest sztywna. Czyli istnieje możliwość jej zmiany, tak jest w rozdziale 12 Konstytucji RP, czyli o możliwości zmiany konstytucji. Tak więc tutaj mamy zupełnie inny system. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że Stany Zjednoczone wyewoluowały systemu brytyjskiego na skutek wojny o niepodległość i późniejszych zmian. Temat trzeci. Scharakteryzuj problematykę decyzji administracyjnej w Polsce. Przedstaw specyfikę takich decyzji i ich przykłady. Wydawane przez organy samorządu terytorialnego. Konieczne elementy decyzji, a także procedury odwoławcze, w tym rodzaj pism i adresatów wynikających z norm postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.
Decyzja administracyjna wydawana jest w toku postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne to jest postępowanie, w którym uczestniczy organ administracji publicznej, na przykład organ wykonawczy gminy lub innej instytucji, organ administracyjny oraz osoba, która jest obywatel lub człowiek, który po prostu jest uczestnik postępowania. Uczestnik postępowania może być wszczęte na wniosek uczestnika postępowania albo z urzędu. Na przykład może być ustawa, która zmienia pewne rzeczy, pewną rzeczywistość prawną i powoduje, że trzeba wydać decyzje administracyjne z urzędu. Trzeba to dokonać i w pewnych zmianach. Natomiast w większości postępowania administracyjne rozpoczynają się na wniosek. Postępowanie administracyjne to może być postępowanie o dostęp do informacji publicznej w zakresie jawnych danych państwowych i samorządowych, że uczestnik postępowania może wystąpić o przekazanie wykazu pewnych danych albo wydruku z pewnych danych urzędowych w związku z jawnością danych publicznych, ale postępowanie administracyjne to jest także postępowanie o wydanie zaświadczeń, na przykład postępowanie, w którym uczestnik wnosi o wydanie zaświadczenia, które potwierdza stan punktów karnych na prawie jazdy, czyli wyjeszcze kierowców popełniających wykroczenia drogowe. Innym może być postępowanie administracyjne przed organem samorządu o wydanie dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu, do prawa jazdy, to tutaj przed organem powiatowym, przed organem powiatowym dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy, dowodu osobistego przed organem gminy, ale także w przypadku organów władzy rządowej w terenie, czyli wojewodom, także postępowanie o wydanie paszportu. I postępowanie o wydanie dowodu osobistego zaczyna się z chwilą złożenia wniosku, po złożeniu wniosku przez uczestnika postępowania, wypełnionego wniosku z załącznikami, takimi jak zdjęcie, w organie, w urzędzie. W tym momencie następuje wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek o wydanie dokumentu. Dane są wprowadzane do systemu. Dokument jest zamawiany w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, przesyłany do urzędu, gdzie urząd wydaje obywatelowi taki dokument i w momencie wydania dokumentu właśnie uczestnikowi postępowania do ręki, który potwierdza jego odebranie, postępowanie jest zakończone. Z decyzjami administracyjnymi mamy na przykład w momencie rejestrowania pojazdu. Wtedy oprócz dowodu rejestracyjnego otrzymujemy także kopię decyzji administracyjnej, gdzie organ powiatu lub miasta na prawach powiatu dokonuje zarejestrowania określonego pojazdu o określonym numerze winy. Dostajemy do ręki klasyczną decyzję administracyjną. Elementem decyzji administracyjnej musi być podanie organu administracji, jego oznaczenia, podanie szczegółów dotyczących uczestnika postępowania, jego imienia, nazwiska lub w przypadku osób prawnych i jednostek administracyjnych jego określenia, jego danych. Dalej, określenie podstawy prawnej wydania decyzji administracyjnej. Za podstawą prawną jest osnowa, czyli co zadecydowano, co wydano i może także i dalej jest uzasadnienie. Jeżeli decyzja administracyjna w całości wypełnia interes uczestnika, czyli jest decyzja pozytywna, wydająca to, o co wnosił uczestnik postępowania, wtedy organ może odstąpić od uzasadnienia. Tak więc wszystkie trzy pytania, tematy do wypracowania, wydaje mi się, że dosyć udało mi się tutaj bardzo ładnie umówić i że było to wszystko dla Was jasne. Jeżeli nie było, proszę o opinię w komentarzu. Bardzo chętnie się z tym zapoznam. Mamy tutaj miejsce na wypracowanie. Jedna strona, druga strona, trzecia strona, czwarta strona. I budnopis na samym końcu. No i fajnie. Udało nam się razem przejść przez ten arcyzawiły temat. Ty co kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli. Rządzie biskupie, do was to mówię, wstydzi
się was dziś kraj. Nie płaczcie siostry, kochanie, tak się. Uwierzcie w naszą wygraną walkę. Uwierzcie w to, że już niedługo piękniejszy będzie kraj.